aktywuję nowych pomocników. Dzień dobry, witam serdecznie w Bajeckiej Ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne pierniczki z dużą ilością korzennych przypraw i z miodem. Dla mnie są to idealne pierniczki. Proste i szybkie w przygotowaniu. Zapraszam więc na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Bałuj Cukierenki. Składniki. Do rondelka wsypujemy cukier, dodajemy masło, miód i korzenne przyprawy. Stawiamy na gazie, mieszając, aż składniki się roztopią. Cukier nie musi się całkowicie rozpuścić. Nie gotować. Wciągamy z ognia i odstawiamy do ostygnięcia. Do mąki dodajemy sodę, mieszamy. Wlewamy przestygniętą masę z miodem i przyprawami, dodajemy jajka i mieszamy. Następnie rękoma zagniatamy ciasto. Jeśli ciasto będzie zbyt klejące, dodajemy jeszcze trochę mąki. Ciasto wałkujemy, podsypując mąką. I z ciasta wycinamy foremkami ciasteczka. Układamy je na blaszce do pieczenia i wkładamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 170 stopniach na funkcji termoobieg przez około 13 minut. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy pierniczki do całkowitego ostygnięcia. Ciasteczka przechowujemy w szczelnym opakowaniu, najlepiej w puszce. I na koniec jeszcze mała wskazówka. To ciasto na pierniczki można cienko rozwałkować i powycinać małe ciasteczka. Małe gwiazdki, bałwanki, ludziki i takimi małymi pierniczkami udekorować wierzch tortu, ciasta, babeczek. Polecam! Dokładny przepis na stronie Małej Cukierenki, link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie!